Pozornie pusty korytarz. Pozornie pusta placówka. Pozornie długa cisza. Wszystko sprawiało pozory takiego, jakim w rzeczywistości nie było. Pobrudzony szkarłatną posoką mężczyzna w stroju przypominającym kitel lekarski opierał się o ścianę. Zdawał się badać wzrokiem otoczenie, zdezorientowany i zmęczony. To kim w ogóle jesteś? I skąd pomysł, że mogę ci ufać? Odezwał się Walter, oczekując odpowiedzi tajemniczego rozmówcy. Ha! Możesz mi mówić Rafał! Mimo, że ostatnio dostał się do mnie D4983, jakoś tak. Kijowa sprawa. Ale zapewniam cię, że możesz mi ufać. Oboje teraz mamy na pięku z fundacją. Ja z oczywistych powodów, a ciebie z tego, co widzę, stawili na pastwę losu podczas tego całego szajsu, więc nie widzę problemów w kontekście współpracy. Nie zostawili mnie, po prostu... Może nie zauważyli, albo myśleli, że nie żyję? Ta, jasne. Mawiaj to sobie. Ale i tak wiem, jak jest naprawdę. A, mniejsza. Patrz, jestem w pokoju ochrony. Mam tu dostęp do części monitoringu radiowęzła, ale nie mogę zarządzić niczym, więc jedyne co mogę, to mówić ci co jak na froncie. Spoko. A jaki jest w tym twój interes? Po co w ogóle mamy zawiązywać współpracę? Bo to chyba najważniejsze, a jeszcze nic nie wiem. Zapomniałem. Rzeczywiście, aż dziwne. Po prostu. Słuchaj, nie żeby coś, ale obserwuję cię od jakiegoś czasu i widzę, że sobie nie radzisz. A ja mam tutaj kody do wyjścia. Wiesz, zmienią się co jakiś czas i trzeba je znać, żeby móc otworzyć główną bramę. Nie wystarczy przełożyć ręki do skanera. Nie, nie. No to spoko. Podaj kod i uciekamy, panie geniuszu. Proste. Nie. Mamy taki malusieńki, drobniutki problemik. Zatrzasnąłem się w pokoju ochrony i nie mogę być bez karty dostępu. Czyli potrzebujesz karty z poziomem trzecim? Nie mam bladego pojęcia, jak te numerki działają. Możesz nawet wysadzić te drzwi, bylebyś mnie stąd uwolnił, jasne? I to ja sobie niby nie radzę. No dobra, może trochę z tym... przesadziłem lekko? No niech ci będzie. Chyba nie mam innej opcji. Skończyły mi się wyjścia ewakuacyjne. Większość jest zawalona z tego, co widziałem. No to jak? Umowa stoi, ty idziesz po kartę, a ja w nagrodę dam ci numerki do wyjścia. Tak po znajomości. A potem nasze drogi się rozejdą, ty wrócisz do rodzinki w ogóle, a ja coś wykombinuję, jak już znajdę się poza murami tej dziury. W końcu wszyscy myślą, że nie żyję. Witaj nowe życie! Umowa stoi. Tak jak nad tym teraz spokojnie myślę, to chyba wiem, gdzie mogę znaleźć kartę drugą. Może nawet i trzecią od razu. Niedaleko powinien być składzik z przeróżnymi rzeczami. Może będzie nawet jakieś żarcie. Pójdę tam i zobaczymy, co się wymyśli. Okej. Widzę chyba, o czym mówisz. Droga powinna być czysta. Oprócz ciebie widziałem tu paru żołnierzy, ale raczej się zmyli. Czekaj. Jakich żołnierzy? Wiesz, to ważne. Nie wiem do końca, w co się pakuje. Waltera przeszedł zimny dreszcz. Bał się konfrontacji z uzbrojonymi siłami wroga. Wobec nich nie miałby szans. Nie wiem. Po prostu szli w stronę... tego miejsca, gdzie jest zasilanie całego ośrodka i... Można sterować zdalnie wszystkim. Wiesz, o czym mówię? Tak, wiem doskonale. Na szczęście to nie w moim kierunku. O ile nie są z fundacją, to ich ominę. Rozbrzmiały kroki, gdy młodszy naukowiec ruszył ku swojemu miejscu docelowemu. Walter nie był do końca pewien, czy może zaufać nowemu towarzyszowi. Jakkolwiek historia przez niego opowiadana mogła być prawdziwa, to jednak pozostawał pewien ułamek szans na to, że pakuje się w jeszcze gorsze tarapaty. Bo nawet jeżeli rzeczywiście Rafał był członkiem personelu klasy D, to na pewno kieruje niechęć względem naukowców fundacji. Mogło to się odbić negatywnie na ich współpracy, szczególnie gdy miałoby dojść do ich spotkania. W razie czego mężczyzna zachowywał rezerwę. W głowie układając zapasowy plan. Hej, takie jedno pytanie. Zagaił, przerywając ciszę i wpatrując się, czy w tym korytarzu znajduje się głośnik radiowęzła. Jakim cudem udało ci się przeżyć to całe zamieszanie? Wiesz, pewnie doszło do wyłomu i w ogóle... O to samo mógłbym zapytać ciebie, koleżko. Walter. Walterze. Znaczy się,
Chodzi mi tu bardziej o sam fakt tego, że personel klasy D powinien być terminowany wraz z rozpoczęciem wyłomu. To trochę nie na miejscu słyszeć cię po tym wszystkim. Istotnie. Na szczęście miałem nieschanego farta. Ponoć utracono kontakt z paroma strażnikami, więc chcieli mnie i paru innych wsadzić pod nadzorem do hangaru... bodajże B1, czy coś w ten deseń. Żeby obczaić, co się stało. Wiesz, mięso armatnie, te sprawy. Ale koniec końców ziemię się trzeba trząść, wszędzie chaos dookoła, no i udało mi się jakoś uciec. I teraz siedzę tutaj. I ty to nazywasz fartem? Prawdę mówiąc, jeżeli chodzi o fundację, to często lepsza jest śmierć, niż pozostanie sam na sam z tym wszystkim. A od czego mam ciebie? Dużo ryzykowałem w życiu. Teraz tak ktoś może zadykować za mnie. Jak uważasz? Kurde, to naprawdę nie ma sensu. Wygląda jakby tylko on przeżył. To nie może być prawda. Muszę jak najszybciej znaleźć kogoś z fundacji. Jeżeli klasa D żyje, to ktoś wyżej postawiony tym bardziej. W końcu powinni ewakuować przełożonych w pierwszej kolejności. Hej, słuchaj, mógłbym wiedzieć w ogóle, jak trafiłeś do fundacji? To chyba nie jest sekret. Mógłbym przecież spojrzeć w akta i w ogóle, więc jak to się stało? Pomijając fakt, że pewnie nie mógłbym spojrzeć w akta. Ach. To nie jest zbyt długa historia. Wyciągnęli mnie z więzienia, oficjalnie chyba złapano na raka czy coś w tym stylu. W sumie nikogo to nie obchodziło, siedziałem za morderstwo. O! Okej, dobra. Czyli na pewno nie mogę mu ufać. Gość ma pewnie na koncie parę głów, więc jedna więcej z fundacyjnego zbioru raczej nie zrobi mu wielkiej różnicy. Cholera. Rzeczywiście, krótka historia. Dzięki za doinformowanie. Panie, to nie wszystko. Żeby coś to się potoczyło. Znasz może Tomasza Karolaka? O, jego zamordowałeś? Szkoda, naprawdę, ale dobrze wiedzieć, nie, że... Nie. To nie takie proste. Karolak ma żonę, co nie? O, miałem nadzieję, że... No, i ta żona miała znajomą, która miała piekarnię. O, okej. Naprawdę, już nie musisz ciągnąć... Co więcej, siostra tej znajomej współpracowała z pewnym typem z kartelu narkotykowego w Sosnowcu. Robi się ciekawie. Ale ona nie widziała, że on się tym zajmował. A ten typ miał brata, którego żony ojciec był mafiozą w niedalekiej okolicy. I ten człowiek miał przekazać paczkę tamtemu od znajomej siostry żony Karolaka. Więc wysłał ją w obieg. A że niekoniecznie mafiozo ten lubił się z kartelem znajomego koleżanki siostry żony Karolaka, to wkraczając na ich teren, paczkę musiała przekazać żona brata tego od narkotyków. Okej. Nikt jej nie podejrzewał, wszystko poszło gadziutko. Niestety paczkę kobieta pomyliła i wylądowała w piekarni, bo okazało się, że ona przecież też siostrą żony Karolaka. No i na babskim wieczorze coś się pochrzaniło i potem do piekarni trafił zamiast mąki pół kilo koksu. Czaisz? Jak się gangsterzy wkurzyli, że nie ma paczki. I strzelanina była po samo niebo. Współpracownicy siostry żony Karolaka powystrzeliwali ojca żony brata współpracownika siostry żony Karolaka. I w gruncie rzeczy... Aż się zdyszałem. No patrz. I w gruncie rzeczy to bitka już była wygrana. Jedni przy drugim uciekali. I może by pomyśleć, że sprawa ucichła. Nic więcej, nikt do nikogo nie miał. Ale? Ale kurna, no tak jakoś wyszło, że po drodze do pracy pewnego pięknego poranka potrąciłem żonę współpracownika siostry. No i... oni uznali to za rewanż tego mafiozy, ale na szczęście wszystko się zakończyło kulturalnie, zgodnie z procedurami. Oba gangi się zmówiły, wyjaśniły pomyłkę, zaprzyjaźniły się i udupiły mnie. I tak oto odsiadły za morderstwo. Ale przynajmniej mogę się chwalić, że Karolaka poznałem, bo siedział na sali sądowej i... chyba nie do końca wiedział, co w ogóle tam robi. Ale miły z niego człowiek tak ogólnie. No to rzeczywiście krótka historia. O, to ten magazyn? No to do roboty, tak? Wyciągnę co się da i zmykam jak najprędzej. Im krócej, tym lepiej. Skąd ten pośpiech? Każda akcja na terenie ośrodka, z użyciem kart dostępu, otwierania drzwi, czytniki i tak dalej, to wszystko idzie do centrum zarządzania, zapisuje się w logach, więc ktokolwiek teraz tam siedzi, tak naprawdę wie o tym, co robię więcej niż ty. O, ale jest szansa, że widziałem ludzi z fundacji tam wtedy, wiesz... wiem, że się boi, że tacyś wrogowie, ale raczej... po prostu mam nadzieję, że jakoś nie jest tak źle. Gdyby nie było tak źle, to już dawno bym je znaleźli. Teoretycznie. Po prostu jesteśmy w dupie i musimy jak najszybciej stąd wyjść, okej? Jeśli ludzie przeżyli, to twoje gadanie zdążyło ich już na mnie naprowadzić. A centrum zarządzania jest tak samo niebezpieczne z pracownikami fundacji, jak i z wrogimi jednostkami. Równie dobrze mogą stwierdzić, że lepiej zagazować cały budynek. Neurotoksyn mają pod dostatkiem. Ostatecznie, nawet mnie nie interesuje, kto tam jest. Po prostu chcę wyjść na powierzchnię. Spoko. Wychodź. Walter ostrożnie przekroczył próg pomieszczenia. Światło zapaliło się niemal natychmiastowo, oświetlając nienaruszoną strukturę magazynu. Podobnych temu było w tym konkretnym ośrodku 5,
każdy zawierał parę przydatnych na co dzień rzeczy. Ale było to też miejsce na osobiste, mniejsze szafki personelu. Znając kod podsłuchany niegdyś podczas jednego z obfitych obiadów na stołówce, co to było rzadkością, mężczyzna wpisał go do panelu przy szafce z nazwiskiem Flores. Delikatny pisk oznajmił przyznanie dostępu, a drzwiczki otwarły się. Szlak. Pusta. Flores, mogłaś wziąć sobie wolne. To wszystko ułatwiłoby mi wydostanie się. Prawdę mówiąc, gdybym to ja wziął wolne, pewnie nie musiałbym nawet próbować się wydostawać. Zawiedziony brakiem czegokolwiek konkretnego, Walter przeczesywał wzrokiem półki, szukając co wartościowszych rzeczy. Chwycił poręczną torbę, krótkofalówki, noktowizor, baterię i latarkę, a także scyzoryk. Właśnie tego typu rzeczy każdy pracujący w fundacji w tej konkretnej placówce miał na wyciągnięcie ręki. Oczywiście w zależności od potrzeb danego pracownika. Ponieważ zapotrzebowania Waltera teraz były nieco bardziej wybredne niż zazwyczaj, nie pokusił się nawet o pytanie przełożonych o pozwolenie. Młodszy naukowiec już miał zamiar wyjść z pomieszczenia, gdy jego uwagę przykuł bladopomarańczowy błysk. Zerknął na półkę po jego lewej stronie. Była tam. W samym kącie leżała zostawiona w pośpiechu karta upoważnienia drugiego. Tak, tak, nareszcie coś. Rafał! Rafał! Mam kartę. Co? A! Okej, świetnie. To możesz mi coś wyciągnąć, tak? No, nie do końca. Ale to zdecydowanie ułatwi sprawę. O ile z poziomem pierwszym nie mam prawa dostać się gdziekolwiek, tak z drugim mam już dostęp do większości podstawowych sekcji. Zresztą tak jak to miałem wcześniej. To ma sens! To jaki jest plan? Daj mi chwilę. Potrzeba karty z poziomem co najmniej trzecim. Cholera. Musiałbym się włamać do biura któregoś z agentów albo doktorów. Wszystko to w strefie administracyjnej. Droga zdawała się być wcześniej zablokowana paroma głazami, ale czytnik kart powinien działać, bo ja się do niego dostanę. Lecę. No dobra, ale wejdziesz tam i co? Nie liczysz chyba, że jakaś wyżej postawiona osoba o tak po prostu stawia otwarte drzwi do biura, co nie? Nie. Prędzej sama się tam zamknęła. Na to właśnie liczę. Na nowego członka ekipy, tak? Ha, co 2,5 głowy to nie półtorej! Czekaj, to ja jestem tą połową, czy ty? Połową czego? Containment Bridge. Okej, jestem już przed tym korytarzem. Jednak nie jest aż tak źle, jak myślałem. Da się przejść. Tu się obudziłem. Pożar został ugaszony. Nietypowe. Nie trwał długo. Hej, tylko mi się wydaje, że to wszystko jest jakieś dziwne. To, że na coś wybucha i wszędzie ogólny chaos? Ta, dziwne trochę. Nie mówię o tym, po prostu analizuję to wszystko i ogółem budynek wygląda jakoś inaczej. Chyba za mocno oberwałeś w głowę. Lepiej, żebyś po wyjściu poszedł po prostu do szpitala, czy tam gdzie się leczycie. No, spoko. Ale prawdę powiedziawszy, boję się trochę otworzyć te drzwi. Niby znam sekcję administracyjną i kafeterię na pamięć, a jednak coś mi mówi, że pakujemy się w niezłe bagno. Jak to mówią, ryzyk fizyk! Racja. Ale tu cicho. Aż chciałoby się powiedzieć, że... Zbyt cicho? Ta. Proszę, zostaw taki czowaty tekst na później. Jesteś pewien, że nie widziałeś tu w okolicy żołnierzy? Mówiłem, że kogoś widziałem, ale nie mam pojęcia, kim oni byli, ani nie mam pojęcia, gdzie są. Centrum zarządzania, coś takiego. To już wiesz. Okej. To na początku będzie kafejka. Mógłbym w sumie zakosić trochę żarcia na później, ale może to już po tym, jak zabiorę kartę. A jak dostaniesz tę kartę, panie doktorze? Mówisz, że tam ktoś mógł ją zostawić, a jeśli jednak nie? Myślałem nad tym. I? I jeszcze nic konkretnego nie wymyśliłem. Świetnie! Jaka jest duża szansa na to, że odchnę tu na dłuższy czas? Niewielka. Fundacja prędzej czy później się zjawi, póki co naszym priorytetem jest to, żeby nie znaleźli naszych wysuszonych ciał, tylko nas w miarę żywych. Spoko, rozumiem. To ja nie będę przeszkadzał. Ty tu jesteś mózgowcem. Kroki młodszego naukowca odbijały się echem po całym korytarzu.
Zdawałoby się, że nawet i po całym ośrodku. Mężczyzna kierował swój wzrok to przed siebie, to pod nogi. Co chwilę zerkał na swoje poplamione ubranie, przesiąknięte krwią. W końcu minął kafeterię, był coraz bliżej strefy administracyjnej. Dziwny w tym wszystkim był spokój otoczenia. Było ono jakby nienaruszone, idealne, perfekcyjne. Wszystkie ściany gładkie, stołówka czysta, nienagannie uprzątnięta, zero gruzu na ziemi. Walter spodziewał się czegoś innego, ale póki co wmawiał sobie, że to tylko kwestia silnych fundamentów. Dotarł do schodów, przymierzył je i otworzył drzwi do upragnionej części budynku. Ku jego zdziwieniu, Jona również zachowała się w stanie, który nie przypominał ani trochę ośrodka po włamaniu. Okej, to już tu. Przede mną fajny korytarzyk z drzwiczkami po prawej i lewej. Każde prowadzą do innego biura. Wszystkie pewnie pozamykane. Cholera. Jest tu kto? Halo? Nikogo nie ma, najwidoczniej. Rafał! Słyszysz mnie? Kurczę, gdzie go wzięło? Może nie ma dostępu do tej części placówki. Dobra. Sprawdzamy po kolei drzwi. Biuro pani Alice. Zamknięte. Szpak. Zamknięte. Kasprzyk. Flis. Błagam, to chociaż niech pokój Szota będzie otwarty. Kurwa, naprawdę? Zostawiają escepy pootwierane, pozwalają im wszystkim uciekać, a zamykają swoje biura? Rafał, przykro mi, jeśli mnie słyszysz, to już koniec. Zostaliśmy z ręką w nocniku, nie wyciągnę cię, a sam nie wyjdę bez kodu awaryjnego. Słyszysz? To koniec. Fundacja to idioci, kompletnie się nie znają na procedurach, w razie wyłomu. Polska fundacja jest kompletnie No tak! Tak! Korytarz A2, A3, A4, tu gdzieś jest biuro? Tak! O, ja dobrze pamiętam, kiedyś udało nam się wykombinować sposób na włamanie się do jego pokoju. Tak, tak. Willis rozkręcił mu zamek w drzwiach, rozmagnesował całkowicie czytnik kart, więc przyjmował wszystkie co do jednej. Sprawdźmy. Kurde, naprawili to. Ale powinienem móc powtórzyć wyczyn Willisa. Wystarczy tylko odpowiednio poruszyć tym i tamtym. Widziałem, jak to robił. Poruszać scyzorykiem, tu gdzieś powinno być takie miejsce, które... O! Tak, tak, tak! Udało się. Uff, nigdy nie sądziłem, że to powiem, ale cieszę się, że doktor Lipski pracuje akurat w tej placówce. Co tu się stało? To, co Walter ujrzał, nie było normalnym widokiem. Zdecydowanie kontrastował on z ułożoną strefą administracyjną. A co więcej, dawał mężczyźnie ewidentny sygnał, że nie ma mowy o tym, aby ktokolwiek mógł się schować w biurze i przeżyć. Pokój doktora Lipskiego cały był oblepiony dziwną, ciemną mazią. Wszędzie wyrastały porosty, grzyby, całe otoczenie wyglądało jakby zgniło pod napływem czasu. Jakby nikt nie odwiedzał tego biura przez setki lat. Jakby w międzyczasie zostało zainfekowane jakimś dziwnym, fantastycznym wirusem zgnilizny. W parze z całokształtem pokoju szedł zapach. Okropny smród, gorszy niż wcześniejsze doświadczenie z truchłami strażników fundacji. Po środku stało biurko, którego struktura przypominała ściany i podłogę pomieszczenia. Zielonawe wypustki i grzybnia pokrywała wszystko, do czego miała dostęp. Waltera przyszedł dreszcz. Światło z góry padało centralnie na przedmiot leżący na blacie biurka. Jedyny nienaruszony przedmiot, jakby wskazując na jego wagę, pozostawiając go specjalnie dla naukowca. Rafał, mam kartę z poziomem trzecim. Musimy pogadać o tym, co tutaj się stało. Coś tu jest zdecydowanie nie tak. Muszę się stąd wydostać jak najprędzej. Fuj, co to za rzecz? Wygląda jak grzyb. I ta oleista maź. Mężczyzna jak najprędzej wyszedł z kartą na korytarz. Miał już podziurki w nosie tego miejsca. Nie chciał o nim myśleć, co dopiero na nie patrzeć. Może to i lepiej, bo dzięki temu nie zauważył wyraźnie wystającej ze zgniłej struktury czaszki. Rafał! Rafał, słyszysz mnie? Już możesz się odzywać! D4983! Odezwij się do cholery! Dobra. Może po prostu muszę wrócić do... Ktoś potrzebuje pomocy. We'll be right back.
Dzień dobry.